Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Obłęd lewactwa amerykańskiego. No, komuniści amerykańscy po prostu chcą doprowadzić do zniszczenia Ameryki. Tak to wygląda, tej prosperującej, tej bogatej Ameryki, która ma wolny rynek do kraju, gdzie przyjeżdżają ludzie z całego świata, chcą po prostu zniszczyć szczególnie się uwzięli na białych, szczególnie się uwzięli na chrześcijan, no i szczególnie się uwzięli na rodowitych Amerykanów, no i naturalizowanych Amerykanów, którzy chcą żyć normalnie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No problem w Ameryce jest to, że w sumie walka z chrześcijaństwem trwa od 60 lat, no i ilość ludzi, którzy chodzi do kościołów, do synagog, dramatycznie się zmniejszyła. Ludzi chodzących do zborów protestanckich, no bo duża część Ameryki, no to była założona w sumie przez Anglików. Ameryka, te pierwsze 13 kolonii amerykańskich na wschodnim wybrzeżu, no to był kościół katolicki, tak? No, w Anglii były te wszystkie walki. Henryk tam piąty, szósty, te różne te żony miał. Nie chciał papież dać mu rozwodu, no to król się zrobił papieżem. No i od tego czasu była oficjalna religia, był ten anglikanizm. No i w Ameryce było to samo. Później od 1600 lat aż do niepodległości, no, wypowiedzenia niezależności w 1776 roku w lipcu, no to byli właśnie protestanci Anglikanie, no, ale i to było niszczone, no i problem jest taki, że wszyscy ci niewierni, niewierzący muszą wierzyć w coś, no i teraz właśnie widać, jak ludzie, którzy nie wierzą w nic, no to wierzą w wszystko. Widać to na przykładzie maseczek COVID-u, no i widać to na przykładzie tego szaleństwa środowiskowego. Oni traktują to po prostu jak religię. Oni traktują wszystkich innych, którzy nie wierzą w to, czy kwestionują proporcje, czy balans, czy wagę tego wszystkiego jako niewiernych. No i oni chcą zniszczyć, chcą wszystkich zniszczyć. No Ameryka się sama zniszczy, bo to, co proponują komuniści, czyli te wszystko, cała ta cena amerykańska na temat czyszczenia powietrza na świecie, nie ma żadnego sensu, dopóki Chiny i Indie nie będą robiły czegoś. No, w Chinach otwierają elektrownie węglowe co parę dni, w Indiach podobnie. Cały świat z powrotem wraca do węgla, no bo się zorientowali jednak po tym małym w sumie zamieszaniu przez ruskich, bo komuniści na przykład chcą zatrzymać wiercenie amerykańskiego oleju na tych płciznach amerykańskich, na płciznach oceanu. No i chcą, Biden już zrobił takie moratorium, że nie ma nowych wierceń, ale komuniści chcą, żeby zawiesił te wydane już licencje, te wydane zezwolenia. I to mogłoby spowodować, że nie będzie produkcji prawie 2 milionów baryłek dziennie. 2 miliony baryłek dziennie to jest prawie 3 razy więcej niż to, co zabronili ruskim, co Ruscy nie wysyłają. Także to są nieprawdopodobne ilości. No ale to jest to, w jakim kierunku komuniści działają. Chcą zniszczyć amerykański po prostu przemysł energetyczny. Oni, komuniści, chcą, żeby Biden ogłosił stan wyjątkowy.
Ale co, zmiana środowiska, no to nie jest stanem jakimś wyjątkowym, nie jest niespodziewane, nie jest znienacka. Ludzie rozumieją, że ten jeden stopień Celsjusza, no to to wzrosło przez ostatnie 100-200 lat, no ale trzeba pamiętać, że Sahara, dzisiejsza Sahara, no to milion lat temu, no to była dżungla, gdzie tam wszystko zgniło, zamieniło się w olej, te wszystkie zwierzaki, rośliny, no i to były takie gęste żuwary i taka gęsta dżungla, że tego oleju organicznego jest tam od groma. Ten wszystkie węgiel, gdziekolwiek jest, no to też to przez miliony lat to rosło i to się trzymało. Cieśnina Beringa, no to w sumie do Ameryki, na kontynent amerykański to przyszli suchą nogą, dlatego że wtedy było bardzo dużo lodu w Ameryce, w ogólnie rzecz biorąc 10 tysięcy lat temu, no to gdzie jest Nowy Jork, gdzie jest całe te wschodnie wybrzeże, no to była kilometr, dwa, to był lód, także ocieplenie następuje. W XIV, XVII wieku były takie krótkie jakieś okresy lodowcowe, można powiedzieć. W latach 1970 to środki masowego oszukaństwa to straszyły ludzi, że właśnie będzie zamrożenie. No i teraz jest ta sama panika. Ci ludzie, wszyscy niewierzący, niechodzący do kościoła, do zboru czy do synagogi, wierzą w takie głupoty. No ale to jest mało, bo problem jest taki, że Joe Biden, on po prostu jest pod podatny. On jest jak papet, jak marionetka na sznurkach. No i on w zasadzie nie ogłosił, jeszcze teraz było spotkanie, ale nie ogłosił stanu wyjątkowego. No ale to może coś się tak stać. Kongres nie zatwierdził. Joe Manchin, no to on jest jedynym normalnym demokratą i on po prostu zablokował to wszystko. No i w zasadzie te ustawodawcza władza, kongres powinien wydawać prawo, a prezydent, no prezydent ma czasami taką władzę, jak kiedy Donald Trump powiedział, że trzeba zastosować tą władzę stanu wyjątkowego, dlatego że na granicy meksykańsko-amerykańskiej był tam potężny kryzys i Trump chciał wysłać tam i Gwardię Narodową i chciał budować mury za pieniądze przesunięte z wojskowości, no to krzyczeli, że on jest dyktatorem. To komuniści krzyczeli, że to jest dyktator i że stan wojenny chce zrobić za łatwo. Teraz, jeżeli Biden ma zrobić stan wyjątkowy na temat środowiska, no to oczywiście komuniści mówią, że Kalemu ukraść krowę niedobrze, Kali ukraść krowę bardzo dobrze. No niestety komuniści mają to do siebie, że nie stosują tego samego prawa dla siebie i dla innych i po prostu to jest prawo, to jest w ich przekonaniu płynne. No czasami faktycznie prezydent może wydać rozkaz prezydencki, no ale to niestety jest dosyć dobrze regulowane. Ironią losu to jest to, że kongres w 1976 roku w ramach tego, żeby ograniczyć nadużycia wydawania tych rozkazów prezydenckich, przepchał narodową ustawę na temat stanu wyjątkowego. No i tam prezydent może wydać rozkaz prezydencki, no ale to wszystko jest na podstawie 130-140 najróżniejszych sytuacji, kiedy stan wyjątkowy może być wydany. No i żaden nie określa tego jako zagrożenie środowiskowe. W 2015 roku Obama
Obama szukał pieniędzy na tą zieloną energię, na te wszystkie panele słoneczne, na te wiatraki, no nie jeszcze wtedy nie na energię nuklearną, no to kongres pozwolił wysyłać olej eksportować. Ameryka była zawsze importerem do tej pory jest, mogłaby być importerem, no ale to wszystko się zablokowało. No ale za Obamy pozwolono eksportować. Jak pozwolono eksportować, no to nieprawdopodobna ilość oleju zaczęła być produkowana, eksportowana. No najbardziej to wyskoczyło, czy wyszło z tym wydobywaniem łupkowym, czyli te wszystkie, cały ten olej, no to tam w sumie wiercą najróżniejsze takie głębokie studnie, tam wpychają pod ciśnieniem piasek, jakieś inne wody, no ale to wypłukuje, wyczyszcza, no i produkuje ten olej w potężnych ilościach i pod ziemią w niektórych rejonach Ameryki jest tego od groma i ciut. Także w pewnym momencie za Donalda Trumpa, za normalnych, Ameryka stała się samowystarczająca i zaczęła eksportować. No gazu też jest od groma. Gaz ten naturalny jest dużo tańszy niż w Europie. Także te wszystkie porty gazowe mogłyby być otwierane, no ale komuniści amerykańscy nie chcą. Komuniści amerykańscy chcą, żeby Biden jechał do Iranu, żeby Biden rozmawiał z Wenezuelą i żeby komuniści międzynarodowi to produkowali. No, komuniści chcą zatrzymać te wydobywanie łupkowe, no ale zabronienie eksportu, no jak się zabroni eksportu, no to jaka będzie reakcja? No jak Ameryka nie będzie produkowała, Ameryka nie będzie wysyłała, to cena pójdzie w górę, no i wtedy jak pójdzie w górę, no to Ameryka będzie musiała importować zagraniczną ropę, no ropę, benzynę i wszystkie inne przetworzone produkty. No i co to będzie? I to w ramach ratowania środowiska, w ramach ratowania Matki Ziemi, no to stwarza się następny stan emergency, stan wyjątkowy. No ale najgorsze, że to będzie więcej kosztowało, tak? No bo ten normalny John Smith w Ameryce, no to to, co on jest winny, że te gamonie po prostu to robią. No w Ameryce nie wprowadzili jakiegoś limitu na cenę benzyny. Benzyna po prostu wzrastała rynkowo, także ci ludzie, którzy widzieli, że jest za drogo, no to przestali kupować, no to wtedy prawo popytu i podaży zaskoczyło, ale nie było rządowych państwowych nakazów, że ma kosztować tyle, a tyle. No bo Ameryka już dawno się nauczyła, że jak rząd powie, że ma kosztować 4,50, no to będzie kosztowało 4,50, a bez tego nakazywania prędzej czy później będzie mogłoby kosztować 4,30, 4,10 czy 3,90. Także nakazywanie zawsze zatrzymuje tą cenę i zawsze idzie wyżej, tak? No bo zawsze mówią, że nie może być więcej niż tyle, ale nie mówią, że powinno być mniej. No komuniści jeszcze następną cwane gapy, co chcą zrobić, no to chcą wejść, żeby Biden zaczął używać pieniędzy czy budżetu, który jest przeznaczony na amerykańską obronę narodową. Po II wojnie światowej, w czasie zimnej wojny, no to ta produkcja amerykańska miała pewne ustawy czy prawa ustanowione przez kongres właśnie pod konto wojenne. Biden już użył tej ustawy produkcji obronnej do tego, żeby Ameryka produkowała panele słoneczne i
i inne tam rzeczy, no ale nie będzie produkowała samochodów elektrycznych. No ale problem jest taki, że skąd na razie nie ma, jak szybko wziąć tego kobaltu czy litium, te kobalty, litium, no to wszystko jest w dżunglach gdzieś Amazonii, na stepach Afganistanu, no i wszędzie tam, gdzie są Chińczycy, tak, także Ameryka nawet jeżeli by walczyła z tym ociepleniem światowym, no to kto na tym najbardziej korzysta? Najbardziej na tym korzystają Chińczycy i nie Amerykanie. Amerykanie dostają w tyłek, bo muszą płacić więcej podatki. No Biden też chce ukraść pieniądze z innych celów, powiedzmy fundusze militarne czy jakieś fundusze na odszkodowania popowodziowe, no to wszystko może być zassane i będzie szło na ochronę środowiska. W 1952 roku Truman próbował znacjonalizować, upaństwowić amerykańskie stalownie i huty. No i to się nie udało, ale teraz właśnie dużo komunistów to przebąkuje, żeby ten przemysł amerykański, niektóry przemysł amerykański po prostu upaństwowić. No tak jak komuniści, tak? Komuniści zawsze upaństwawiają prywatne, później jak to wszystko się rozpada, to ci sami komuniści prywatyzują. No tyle tylko, że komuniści zarabiają za każdym razem, czy jest upaństwowione, czy sprywatyzowane, to komuniści mają rękę na pulsie, a konkretnie to rękę na kasie. No, kongres jest normalny, tak? Co najmniej jest połowa normalnych. Teraz w listopadzie będzie jeszcze więcej normalnych, no bo Izba Reprezentantów i Izba Senatu przejdzie w ręce konserwatystów, w ręce republikanów, w ręce normalnych. Tak, także nie wiadomo po co to wszystko ci komuniści to robią, no ale robią po prostu, to jest ich religia, to jest ich przekonanie, to jest ich walka po prostu z Ameryką. I to jest właśnie najgorsze, że oni po prostu robią te rzeczy, bo chcą zniszczyć Amerykę. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek zdzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się ogłupić tym wszystkim ateistom, którzy wierzą w to ocieplenie globalne. No jakieś ocieplenie jest, ale to są cykle słoneczne, to są cykle stuletnie, to są cykle tysiącletnie, to są cykle 10 tysięcy lat i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak ten ocean będzie wzrastał, czy poziom w morzach będzie wzrastał, no to jest wszystko tak minimalne, że za 10, 20, 30, 50 lat drugie, trzecie, czwarte, piąte pokolenie po nas, no to oni będą wiedzieli, oni po prostu będą się przesuwali o 50 metrów co roku do tyłu, no i to wszystko. To nie jest tak nie jest tak, że ten lód z bieguna północnego i z południowego roztopi się w ciągu jednego dnia. No, zmieniają się te bieguny, zmienia się pozycja kuli ziemskiej, no to jest od milionów lat. Także nie dajmy się zwariować, nie dajmy się oszukać. No i szczególnie pamiętajmy, że większość tych debili 30 lat temu to mówiła, że koniec świata nastąpi 3 tygodnie temu. No nie nastąpiła, szczególnie ta młoda wariatka, skąd ona tam jest, ze Szwecji czy z Norwegii. No, ciężkie dziecko, troszeczkę jest szajbnięte, a zrobili z niej przedstawicielkę tego środowiska. No i ona dokładnie reprezentuje wszystkich. Zdrowia dla normalnych.